Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Nazywam się Ewa Grodzka i będę miała przyjemność spędzić z Państwem najbliższe 2 godziny. Dzisiejszym programiem będzie trochę o motoryzacji, będą też żagle, więc dość sportowo. Będą rajdy, wyścigi, będzie też trochę kulturalnie, ale zaczniemy od tego, co dzieje się w Muzeum Techniki i Komunikacji. W związku z tym mój pierwszy gość, pan Wojciech Feliński, witam serdecznie. Dzień właśnie dobry. Z Muzeum Techniki i Komunikacji. Najbliższy weekend, sobota, niedziela, zapowiada się dosyć ciekawie w miejscu, które już bardzo dobrze znamy. Rajd Kaiser Classic Tour 2016, to już w sobotę. Co to za rajd i czym on się wyróżnia? Kaiser Classic Club Tour jest rajdem organizowanym przez Cesarski Automobil Club z siedzibą w Bonn. Jest to organizowany corocznie objazd, w tym roku jest to spotkanie miłośników starej motoryzacji klasycznej, która wyruszy od cesarskich kąpielisk, czyli z Heringsdorf, a także przejedzie przez Świnoujście. No i w sobotę będziemy mieli tą przyjemność gościć uczestników rajdu w Muzeum Techniki, gdzie swój etap ma właśnie rajd. Wśród tych samochodów, które wiemy, że pojawią się, no będzie trochę klasyki, czyli dla miłośników starych samochodów pewnie taką atrakcją będzie Bentley, czyli luksusowa limuzyna z 1929 roku. Następną taką perełką to będzie auto, które ukrywa się pod dosyć tajemniczym kryptonimem General Motors Futuriner z 1939 roku. Jest to auto, którego zachowało się tylko 9 egzemplarzy. To nie jest samochód osobowy, jest to coś, co bardziej przypomina skrzyżowanie ciężarówki z autobusem. Auto wyprodukowane w latach 30. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych przez firmę General Motors służyło jako rodzaj takiej wizytówki amerykańskiego przemysłu, gdzie w ramach takich specjalnych objazdów przez Stany Zjednoczone Amerykanie mogli pochwalić się najnowszymi nowinkami, czy na przykład telewizją, telefonią, te wszystkie urządzenia były montowane w tych autach. Aha. I objeżdżały po Stanach. Do dnia dzisiejszego, tak jak powiedziałem, zachowało się tylko 9 egzemplarzy, także myślę, że jutrzejsza sobota to będzie jedyna okazja, żeby zobaczyć to auto w Polsce. To naprawdę jest kolos, bo to ma kilkanaście metrów długości, czyli rzeczywiście rozmiarów porządnego autobusu, wysokie, potężne autko. A ono było w takiej sprzedaży normalnej, czy tylko tak, służyło do tego, tak, żeby nim... Tak, mogło służyć w latach 50., czyli po II wojnie światowej. Wznowiono jego produkcję i sprzedaż, aczkolwiek były to bardzo krótkie serie, przede wszystkim przeznaczone do owych objazdów. To nawet tak się nazywało bardzo dumnie, parady postępu, czyli te autobusy. Można było go nazwać amerykanobusami. Miały za zadanie chwalić się, co Ameryka nowoczesnego wdraża, jeżeli chodzi o wynalazki. Następna autka, to takie już dla miłośników luksusowych, no to na pewno Ferrari. Ferrari, czyli marka, która przyciąga zawsze i wszędzie. Będziemy mieli dwa, przynajmniej wiemy, że są potwierdzone przez organizatorów. Jedno to będzie Ferrari Dino, czyli piękne czerwone auteczko, zgrabne, szybkie i drapieżne. A drugie to model Ferrari 330. Dla tych, którzy lubią jeszcze szybsze auta, o jeszcze większych silnikach, myślę, że te atrakcje zostaną przysporzone przez właściciela Forda Mustanga Shelby, czyli rzeczywiście takie bardzo potężne auto, bardzo szybkie, znane też z wielu filmów gangsterskich amerykańskich, gdzie odgrywało główną rolę w pościgach. Z naszego rodzimego tutaj podwórka, no to Łada, ale Łada nie w takiej tradycyjnej wersji, tylko oczywiście Łada w wersji sportowej, rajdowej, też rzadko spotykana. Audi Quattro, to też dla miłośników sportów motoryzacyjnych, nazwa znana i powszechnie lubiana. No oczywiście klasyki, jeżeli komuś jest za mało samochodów osobowych, no to do tego dorzucamy jeszcze Mercedesa w wersji busa i najsłynniejszy chyba z camperów Volkswagena, czyli Volkswagen Westfalia. To wszystko pojawi się jutro, w sobotę. I to jest ważna informacja, ponieważ
to będzie rajd, więc tutaj uczestnicy mają jak gdyby ograniczony czas, więc będą gościć muzeum na dziedzińcu muzealnym między godziną 12 i 13. No, to jest ważna informacja. Tak, tutaj przyjeżdżają, tutaj mają swój punkt etapowy i o 13 wyruszają w dalszą drogę z powrotem do Egesin. Czy między tą 12 a 13 będzie szansa, żeby przyjrzeć się tym autom? Tak, wszystkie tak? będą zgromadzone na dziedzińcu, więc myślę, że trzeba uwzględnić też to, że tutaj reguły rajdu no, są dosyć twarde, więc zawodnicy mają ograniczony czas. O w pół do drugiej myślę, spodziewam się, że wszystkie te autka będą. Mam nadzieję, że oprócz tych, które wymieniłem, a którymi chwalą się organizatorzy rajdu jako potwierdzonymi, będzie jeszcze więcej, albo lista jak gdyby uczestników myślę, że dopiero zostanie zamknięta jutro, kiedy auta wyruszą i dotrą do nas do Szczecina. To jest faktycznie niesamowita gratka dla miłośników motoryzacji, bo to są piękne w większości przypadków sportowe auta, więc na pewno będzie co oglądać. Mam nadzieję, zwłaszcza, że pogoda będzie piękna. No właśnie, myślę, jeszcze że... mamy słońce, niby tak, jesień, ale tak, myślę, tak. Że jest bardzo przyjemnie. Myślę, że tutaj uczestnicy rajdu są na tyle przyjaźni i lubią miłośników motoryzacji, że na pewno odpowiedzą na wszystkie pytania, pochwalą się swoimi autami, a może będzie też szansa, żeby odwiedzić owego Futurlinera w środku, zobaczyć, jak wygląda to futurystyczne autko General Motors. Z lat 40. No to jest w ogóle też niesamowity produkt, bo myślę, że to też taki okres dosyć ciekawy, bo to jest okres zaraz powojenny, jak była wznowiona produkcja, więc też myślę, że to był taki przekaz, aby pokazać, jak prężnie działamy pomimo tego kryzysu, który się trafił. Więc na pewno to jest niesamowita gratka, tym bardziej, że pan mówi, że faktycznie zostało ich niewiele w tej chwili na całym świecie. No aktualnie dzisiejsza wartość takiego Futurlinera jest około 9 milionów dolarów, tak rzeczywiście... Ogromne pieniądze, no bo tutaj jak gdyby cena wynika z rzadkości. To autko jest bardzo nietypowe, jeżeli jest o swój kształt, no bo powiedziałem, że to jest skrzyżowanie ciężarówki z autobusem, ale to jest auto bardzo nowoczesne, takie opływowej, pełnej krzywizn kształtu, także na pierwszy rzut oka raczej trudno wskazać, że jest to auto z lat 30. ubiegłego wieku. Raczej stawialibyśmy na ta 60., 70. No to faktycznie musi robić wrażenie. Czy większość tych aut jest w rękach prywatnych? To są tacy maniacy? Tak. To są miłośnicy, właściciele zrzeszeni właśnie w owym cesarskim automobil klubie, którego jak gdyby tradycje sięgają no ubiegłego, nawet końca XIX wieku, bo cesarski automobil klub został założony i którego na nim patronat nadal sprawują członkowie niemieckiej rodziny cesarskiej. Zresztą aktualnym jego szefem jest jeden z prezes. Tak, prezes tytułu, no szczyci się tytułem książęcym, więc to rzeczywiście znamienita i szacowna instytucja, która działa od dobrych ponad 100 lat. No to jest faktycznie długa tradycja. Fajne jest też to, że ci ludzie, którzy są tak zafascynowani tymi autami, że oni naprawdę o te auta dbają, bo to dosyć, że to są naprawdę spore finansowe nakłady, że w ogóle takie auto posiąść, ale to też są auta, o które trzeba wyjątkowo zadbać. Tym bardziej, że one biorą udział w rajdach, czyli to są auta jeżdżące. To nie jest tak, że one stoją i nic nie robią, tylko faktycznie się przemieszczają cały czas, czynnie korzystając z naszych dróg. Co będzie też wyzwaniem, pokonanie właśnie dla takiego auta z lat 20. ubiegłego no, wieku, jednak jest wyzwaniem pokonanie tych ponad 100 km w odpowiednim tempie, żeby tutaj rozmieścić się także w klasyfikacji punktowej, jeżeli są odcinki jazdy na czas. No tak, no w końcu to rajd jest, to myślę, że każdemu będzie zależeć. Zgadza się. No to fajnie, czyli w sobotę między 12 a 13 śmiało do muzeum zaglądamy, ale w niedzielę... To nie jest tak, że w niedzielę zamykamy i nic się nie dzieje, bo w niedzielę też, no i zapomniałam jak to wymówić, no mówił mi pan przed wejściem na antenę, Sztewerów, o właśnie. W niedzielę gwóźdź programu po kilku latach, ponieważ ostatnie takie duże spotkanie aut szczecińskiej marki Sztewer miało miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, w 2009 roku, więc po 7 latach po raz kolejny będziemy gościć uczestników kolejnego międzynarodowego zlotu, spotkania miłośników i użytkowników aut marki Sztewer. Oni spotykają się właściwie w takich odcinkach wieloletnich, ponieważ tutaj
Tak samo jak w tym roku zjeżdżają się ludzie nie tylko z Niemiec, ale będą także właściciele, miłośnicy Stevera z Australii. O. W tym także ludzie, którzy prowadzą, są założycielami, kierują Australijskie Muzeum Stevera. Taka niesamowita historia. Także właściciele i miłośnicy z południowej Afryki, ze Szwajcarii, Holandii, Francji, czy rzeczywiście grono międzynarodowe. Cały świat praktycznie. Prawie cały świat. No i w niedzielę w ramach tego spotkania postanowili, że no należy odwiedzić Szczecin, miejsce skąd rozpoczęła się historia tej marki, gdzie kontynuowana była od końca XIX wieku do końca II wojny światowej. No i tutaj właśnie, żeby nie było tak, że tylko będziemy mieli do czynienia z właścicielami i miłośnikami, no to oczywiście będą auta, czyli 10 samochodów, 10 oryginalnych Steverów. Wśród nich auta z lat 20., 30., 40. Czyli właściwie będziemy mieli cały przegląd od autek rzeczywiście popularnych, jak Sedina czy Greife, przez luksusowe, taka limuzyna R150, którą przyjedzie wnuczka, notabene Bernharda Stevera, pani Jutta Backmann z Hamburga. Bardzo miła pani, bardzo piękny samochód, którym bardzo chętnie pojawia się w Szczecinie, jeżeli tylko jest taka możliwość. Stever Greife, tak jak powiedziałem, dwie Sediny, Arkona. No i tutaj dwa dodatkowo, jeszcze dwa takie rodzynki. Pierwsze to militarna wersja, czyli wojskowa wersja Stevera, produkowana na potrzeby Wehrmachtu, przypominająca trochę z kształtu Jeepa Wallisa, czyli taki terenowy mocny wóz przeznaczony dla Wehrmachtu i jeszcze większa perełka. No niestety ona nie przyjedzie na własnych kołach, a mianowicie Kettenkrad, czyli motocykl, który jest wyposażony w parę gąsienic. To jest motocykl na gąsienicach. Niespotykany. Też, tak, to jest bardzo rzadki pojazd militarny, no, który niestety nie przyjedzie na własnych kołach, no bo... Ale będzie szansa, żeby go podziwiać, no tak. Także to najważniejsze i tu zapraszamy w niedzielę na godzinę 12 też tak, również? Tak, tutaj mamy obiecane, że między 12 a 15 nie ruszą się z muzeum, no ponieważ super. Obiecali sobie, że będą zwiedzać muzeum, więc myślę, że tutaj też będzie... Panie Wojciechu, ja bardzo przepraszam, ale musimy kończyć, bo tutaj dostaję ponaglenia. Nie sądziłam, że o motoryzacji mogę tak się rozgadać tutaj z tak przyjemnym gościem. Także zapraszamy w najbliższy weekend na rajd oraz na wystawę Steverów w niedzielę. Jak pojawicie się o 12 w sobotę i w niedzielę, na pewno będzie co robić. Także cały weekend zapraszamy serdecznie. W następny weekend też dużo ciekawych wydarzeń, ale już nie zdążymy o nich powiedzieć, ale może się uda nam spotkać w przyszły piątek. Kto wie. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za spotkanie oraz za rozmowę. Moim gościem był pan Wojciech Feliński z Muzeum Techniki i Komunikacji, a teraz zapraszam na krótką przerwę. Po przerwie kolejny gość.